Myślisz o aktorstwie, ale nie wiesz od czego zacząć? Występować na scenie może każdy, niezależnie od wieku. I w dzisiejszym odcinku opowiem wam, co możecie zrobić, aby postawić pierwsze kroki na scenie. Niezależnie od tego, ile macie lat i co aktualnie robicie w życiu. I chciałbym, żebyście obejrzeli cały ten odcinek, bo to, co powiem na końcu, uważam, że jest najważniejsze. No dobra, to pora odsłonić kurtynę i zaczynać kolejny odcinek. Cześć, witajcie! Z tej strony Grzesiek Orlikowski z kanału Bliżej Sceny. Jak się macie? Co u was nowego? Krótkie ogłoszenie, zanim polecimy z tematem. Jeśli oglądacie mój kanał regularnie, jeśli podobają wam się filmy, a nie subskrybujecie jeszcze, no to to zróbcie. Lajkujcie też, bo w ten sposób bardzo pomagacie mi rozwijać kanał. Nikt nie jest za młody albo za stary, żeby zacząć przygodę ze sceną. No może z wyjątkiem takich kilkumiesięcznych bąbelków, które na zmianę płaczą, jedzą i robią kupę. Ale tak poza tym to nieważne, czy wciąż wypadają ci mleczaki, czy jesteś po ostrej imprezie, a jutro masz poprawkowe kolokwium, czy cieszysz się świętym spokojem na zasłużonej emeryturze. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbowała swoich sił na scenie. W jaki sposób? Zajęcia w domach kultury to chyba najprostszy sposób, żeby zacząć. Jeśli w waszej miejscowości lub w okolicy działa taka instytucja, to prawie na pewno będzie miała w swojej ofercie zajęcia teatralne. Często kierowane odpowiednio do dzieci, młodzieży, dorosłych albo seniorów. Niektóre domy kultury organizują takie cotygodniowe spotkania bezpłatnie i z reguły w godzinach popołudniowych bądź wieczornych, także nie będą wam kolidowały ze szkołą lub pracą. Warto się też zorientować, czy w naszym środowisku, naszej okolicy działają już jakieś konkretne grupy teatralne. Oczywiście mogą to być grupy zawiązane na takich zajęciach teatralnych w domach kultury, ale też chodzi mi tu o szkolne i studenckie koła, stowarzyszenia czy uniwersytety trzeciego wieku. Najczęściej będą to formacje amatorskie, ale dołączenie do takiej grupy pozwoli nam szybko wskoczyć na scenę. Jeśli myślicie o aktorstwie na poważnie, no to droga formalnej edukacji wydaje się być taka najbardziej sensowna. Nie oznacza to jednak, że mając te paręnaście lat, musicie iść do liceum teatralnego, żeby potem stawać na akademię teatralną i tak dalej. Zawsze możecie też skorzystać z oferty studium aktorskiego. Są to szkoły policealne i żeby się do takiej zapisać, to po prostu musicie mieć średnie wykształcenie. A jeśli macie już wyższe, no to pójść na przykład na jakieś teatralne studia podyplomowe. Niezależnie na jakim etapie edukacji jesteście, to wciąż możecie skierować ją w stronę teatru i to na pewno będzie dobry początek. Nie bójcie się też brać udziału w castingach. Możecie myśleć, że jeśli nie macie doświadczenia, no to nigdzie się nie załapiecie. No właśnie, jak zaczniecie trochę szukać, to okaże się, że możecie trafić na sporo ogłoszeń dla świeżaków. Ale nie takich, tylko na przykład takich do nowych grup teatralnych albo osób o konkretnych cechach fizycznych. Warto śledzić media społecznościowe, na przykład grupy na Facebooku, bo przewija się tam cała masa postów typu szukam aktora, aktorki. W opisie podrzucam wam linki do kilku takich. Będziecie mogli dołączyć i mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Możecie też zrobić taką banalną rzecz, która niby jest oczywista, tak bardzo wręcz, że się o niej nie myśli, ale uważam, że to często działa, czyli po prostu zapytać znajomych. Tym bardziej, że żyjąc w epoce mediów społecznościowych, jesteśmy w stanie dokładnie określić, ilu ich mamy, a nierzadko liczymy w tysiącach. No to co za problem wrzucić post na Face'a albo napisać bezpośrednio do kogoś: hej, chciałbym zacząć występować na scenie, nie wiesz do kogo uderzyć? Może jeśli ten znajomy, znajoma sama nie wie, no to zna kogoś, kto wie i tak dalej. Zdecydowanie warto poznawać jak najwięcej osób, bo daje to naprawdę wiele możliwości. Różnego rodzaju kursy i warsztaty na pewno będą pozwalały nam zdobywać wiedzę i umiejętności, ale też jest to właśnie świetna okazja do poszerzania kontaktów, typowo związanych z teatrem. Prowadzący niekiedy też są zawodowymi aktorami,
Być może akurat instruktorzy albo inni kursanci będą zainteresowani współpracą z nami. A takie kursy oczywiście prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe, więc będą dostosowane do naszych potrzeb i możliwości. Najczęściej jednak będą odpłatne. Na pewno jest to inwestycja w siebie, ale czasem ten stosunek ceny do tego, co otrzymujemy w zamian, no jest troszeczkę niewspółmierny. Możecie też zacząć swoją przygodę od książki. Nie musicie od razu wychodzić na scenę. Przeczytanie najpierw kilku książek o aktorstwie może być idealnym rozwiązaniem, żeby złapać wiatr w żagle i, no wiecie, mieć tę motywację do tego, żeby brnąć w temat dalej i głębiej. Ale też, jeśli no akurat nie jesteście w stanie wykonać żadnego z poprzednich kroków, no to i tak podejmujecie już jakieś działanie w tym kierunku i to wydaje mi się jest najważniejsze. Żeby nie zastanawiać się, a może napiszę jutro, albo pójdę tam w przyszłym tygodniu, albo pogadam o tym przy następnej okazji. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak to zrobicie. Ważne, że jeśli chcecie to robić, to nie będziecie tego odkładać, tylko zaczniecie tu i teraz. Jak widzicie, możliwości jest całkiem sporo. Dajcie mi znać w komentarzach, czy może przychodzą wam jeszcze do głowy jakieś pomysły, jak zacząć, o których nie mówiłem w odcinku. Piszcie, czy ten odcinek był wartościowy i dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Piszcie też swoje propozycje na odcinki, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się za tydzień w następnym odcinku. Do zobaczenia na scenie. Cześć! Fajnie byłoby tak na prawdziwej scenie wystąpić. Muszę się w końcu zapisać na te zajęcia. O! Netflix wypuścił nowy serial. Idę oglądać.